No dlaczego biegasz? Bo lubię to, no. Bieganie się zaczęło już w czwartej klasie podstawówki. Pierwszy raz startowałem wtedy w zawodach, w biegach przełajowych. Zajęłem wtedy, pamiętam, 8 miejsce. To był taki może początek mojej przygody z bieganiem. Potem z czasu zacząłem się, tak można powiedzieć, wkręcać to wszystko. Kiedy pojechałem, pamiętam, na obóz, wyróżniałem się przede wszystkim taką wytrzymałością. Wśród mojego zawsze mi brakowało szybkości, więc po prostu taką moją domeną zawsze była wytrzymałość. Największym moim takim przełomowym momentem na pewno był udział w moim pierwszym półmaratonie w Sobótce. Miałem wtedy 16 lat. Media, telewizja, radio, no to było coś takiego dla mnie wyjątkowego. Coś, co od razu tak naprawdę mnie zaciekawiło. Postanowiłem ruszyć bardzo, bardzo wolno. Z każdym kilometrem zacząłem przyspieszać, bo czułem się bardzo dobrze. No i aż w końcu dobiegłem praktycznie, można powiedzieć, do czołówki. I pamiętam jeszcze na finiszu, jak speaker mówi, że 16-latek biega na metę z bardzo dobrym wynikiem. Pobiegłem wtedy godzinę i 24 minuty. Było to na pewno dla mnie jakieś większe osiągnięcie. Dużo osób mówiło, że nie powinienem wtedy tak naprawdę w takim młodym biega, tak, nie powinienem biegać w tak młodym wieku, bo to jest za długi dystans. Ale ja wiedziałem, że to tak naprawdę mnie bardzo mocno zmotywuje i wskaże mi taką drogę, którą będę gdzieś tam podążał. Dlatego wiedziałem, że muszę przeczekać ten taki moment rywalizacji ze swoimi rówieśnikami na zawodach, na stadionie. I wiedziałem, że jak to przetrwam, że trochę postartuję, to w końcu będę tak dojrzały na tyle, czy po prostu wytrenowany, aby w końcu zacząć biegać zawodowo biegi uliczne. No i nie myliłem się. Rok 2014 był moim takim dotychczas najlepszym sezonem. Na pewno największym takim osiągnięciem był udział w Mistrzostwach Świata w biegach górskich we Włoszech. Był to pierwszy udział z orzelkiem na piersi. Już jadę na Mistrzostwa Świata, to naprawdę nie liczyłem na zbyt wiele. Po prostu chciałem wystartować, zobaczyć, jak to wygląda od innej strony. Tak naprawdę od tej strony takiej wewnętrznej zawsze oglądałem takie Mistrzostwa Świata, czy Igrzyska Olimpijskie od strony właśnie telewizji, a tu miałem okazję zobaczyć to zupełnie z innej perspektywy. Na pewno tym takim moim drugim osiągnięciem w tym sezonie był bardzo dobry wynik w półmaratonie w Krakowie międzynarodowym, w Krakowie międzynarodowym półmaratonie PZU. Przybiłem wtedy drugi z Polaków za Jaredem Szegumo z bardzo dobrym czasem. 1 godzina 7 minut 47 sekund. Uważam, że to jest bardzo dobry wynik, zwłaszcza w tak młodym wieku. Trzecie takie moje największe osiągnięcie w tym sezonie był na pewno 5 miejsce w największym biegu w historii Polski, w biegu niepodległości. Oprócz tego sezonu wygrałem wiele biegów, trochę mniejszych, trochę mniej prestiżowych, między innymi półmaraton w Opolski. Dlatego cieszę się z tego bardzo i mam nadzieję, że kolejny rok będzie jeszcze lepszy.
życie biegacza polega na tym, tak naprawdę, na bieganiu, spaniu i jedzeniu. Codziennie rano się wstaje z myślą, że trzeba dzisiaj zrobić trening. Tak, zwykły człowiek. Wstaje, jem śniadanie, czekam 2 godziny, odpoczywam. Czasami jeszcze idę na uczelnię, robię pierwszy trening. Po pierwszym treningu zazwyczaj jem obiad. Później odpoczynek, spanie, zazwyczaj. Drugi trening, kolacja. No i trzeba myśleć o tym, o następnym treningu już, na następny dzień, aby się wyspać. Na pewno wymaga to dużej determinacji, takiej motywacji, jak u każdego zawodowego sportowca. Moim największym takim marzeniem przede wszystkim jest się cieszyć z biegania, dalej robić to, co kocham, utrzymywać się z tego, co tak naprawdę daje mi szczęście, dzielić się z innymi tym bieganiem. No a teraz kończ to oglądać, załóż buty i idź biegać, bo czas goni.